Nazywam się Antonino de Gregorio z firmy UPC Polska, a moim gościem jest Mariusz Pudzianowski, który już 27 maja w trójmiejskiej Ergo Arenie stoczy swój pojedynek z Różalem. Tę walkę oraz całą galę obejrzycie w systemie pay-per-view w telewizji cyfrowej UPC. Mariusz, już za półtora tygodnia twoja walka z Różalem. Pierwsze pytanie, no najważniejsze, jak idą przygotowania i te ostatnie dni oraz sparingi za szpilką? Trening praktycznie dobiegł już do końca. Sparingi wczoraj zakończyliśmy ostatnie, więc zostało raptem jeszcze 9 dni. Teraz już jest trening bardziej szybkościowy, wytrzymałościowy. A co do treningów z Arturem, no troszeczkę pobawiliśmy się bardziej pod kątem technicznym z Arturem. Sparingów na pewno nie było, dlatego że on ma rękę zinwalidzoną, ale sporo wskazówek udzielił, jak boksować, jak podchodzić. No jest to jednak najlepszy zawodnik w Polsce. No i ten chłopak ma potencjał, ma czym coś z niego na pewno wyrośnie. Niebawem. Jeszcze dajemy mu 2-3 lata, pokażę jeszcze pazur. No u mnie sparingi, no tak jak widać, troszeczkę porysowany lakier, gdzieś tam trochę poobijany. No tych sparingów sporo było, około 20 sparingów było, może nawet więcej, jakieś treningi zapaśnicze. No ogólnie jestem zadowolony z tych wszystkich przygotowań. Pierwszy raz wejdę z wagą taką 112-113 kg, taką wagę to ja miałem 18 lat temu, pamiętam, 99 rok, pierwszy wyjazd na Mistrzostwa Świata Drużynowe do Chin w 99, więc no ładnych parę lat, 17 lat temu była taka waga. A jak do tego doszło, że nawiązaliście współpracę ze Szpilą? Z Arturem znamy się już ładnych kilka lat. Akurat naszym sponsorem są Blachy Proszyński. Jesteśmy w teamie Blachy Proszyński. No i parę razy na różnych eventach w firmie Blachy Proszyński byliśmy. No i tam się gdzieś tak poznaliśmy. No a że mamy podobne charaktery. Jest to chłopak naprawdę z charakterem. Media czasami go przedstawiają jak jakiegoś takiego łobuza, coś tam. Nie, no akurat bokser nie może być taki poukładany, dziękuję, do widzenia, może. Albo masz charakter i jaja, albo po prostu takim jesteś, no, ratlerkiem, który tylko ujada. A to jest taki rottweiler, który po prostu idzie do przodu po to, żeby pogryźć, po to, żeby wygrać. To jest akurat taki typ, który idzie do przodu po swoje. Artur Szpilka, bokser, czyli rozumiem, że Różal też jest stójkowiczem, rozumiem, że będziesz chciał prowadzić walkę w takim razie w stójce. Fajnie, każdy ma swoje atuty, ja mam swoje atuty, Marcin ma swoje atuty, szanuję Marcina za całą karierę, no jednak co by nie było, stoczył bardzo dużo pojedynków w K1, w Muay Thai, no i doświadczenie ma, no, na pewno Marcina nie lekceważę, a kto wygra ten pojedynek, ten, który będzie lepiej przygotowany, ten, który będzie miał predyspozycję dnia, no i no tyle, co mogę powiedzieć, no tak jak wcześniej już powiedziałem, wchodzimy akurat przed walką, możemy podać sobie ręce, wszystko, poklepać się. Kiedy klatka się zamknie, nie ma, wtedy stajemy się wrogami, no i wojujemy. Kończy się walka, sędzia przerywa, albo któryś z nas odklepie, albo ja odklepę, albo Marcin odklepie, sędzia przerwie, jeden drugiego ma podnieść, albo ja Marcina podniosę, albo on mnie, i idziemy na przysłowiowe piwo. A kiedy klatka się zamknie, iskry będą się sypać. Obiecuję wam, Marcin ma charakter, ja mam charakter i ktoś musi z nas wygrać. Kto wygra, walka pokaże. W ostatnim czasie wrzuciłeś zdjęcie właśnie z wagą 113 kg i jak wyglądasz, jak zrzuciłeś wagę, czyli teraz bazujesz bardziej na dynamice i ta kondycja będzie stalowa? Jest naprawdę dobrze. Uwierzcie, przepracowaliśmy 3 miesiące dobrze. Na sparingach zawsze było druga runda, pierwsza runda zawsze jest najgorsza. Pierwsza runda to przepalenie, wszystko momentami gdzieś tam przytyka. A ostatnio było tak, że ty, 40 sekund, dajcie, ja już chcę się lać. Druga runda, dajcie, chcę się bić. No i przy trzeciej rundzie końcówka, no już gdzieś tam przytykało trochę, no ale to nie przytykało pierwsza runda. No ale jednak na ostatniej gali w dniu walki miałem prawie 124 kg. No dzisiaj 113, 11 kg mniej od ostatniej gali, jest to dużo. No i wiele zmieniliśmy w okresie przygotowawczym, więc no popracowaliśmy z chłopakami nad tym wszystkim, żeby to lepiej wyglądało. No sam dla siebie, ja wojuję sam ze sobą, ze swoim organizmem, ze swoim ciałem wojuje. 7 lat już jest przerabiania, przekształcania, gubienia tych mięśni i ciągle zasada metody prób i błędów, dlatego że no moje ciało było specyficzne. Co z tego, że głowa chciała, charakter był, no ale jednak te włókna mięśniowe nie pozwalały na pewien etap treningu, na rozwinięcie się, na podciągnięcie parametrów. No a teraz
już jakiś tam środek znaleźliśmy. No i tak jak widać, no ja nie zbijałem wagi, nic, po prostu robiliśmy odpowiednie jedzenie, takie, żeby nie przytykało. Odstawiliśmy chleb, bułki, wszystko. No i tak jak widać, no ta waga sama zeszła. Nie kombinowałem, nie robiłem, normalnie trenowałem, tak jak wszyscy trenują. No i wagę urwaliśmy 112, 113 kg. No w dniu walki będę chciał mieć między 113 a 115 i będę wtedy zadowolony. To będzie i tak 10 kg mniej jak w dniu walki ostatniej, ostatniej, tak zgadza się, londyńskiej. Wczoraj na Twittera wrzuciłem pytanie, co chcielibyście zadać, jakie pytanie chcielibyście zadać Mariuszowi? Jeden z twitterowiczów rzekomo powiedział, że zakończyłeś współpracę z Robertem Złotkowskim. Czy to jest prawda? Ponieważ nie mogłem się doczytać nigdzie informacji oficjalnych. Nie, z Robertem cały czas kontakt mamy, akurat Robert nie miał troszeczkę czasu, dlatego że przygotowywał innych zawodników, wszystko to. No i tutaj akurat mamy chłopaków kilku, Michała tutaj mamy, który też trochę boksuje. Wiadomo, że ze mnie boksera się nie zrobi, jestem raz, że już wiekowy na zawodowy sport, a ja potrzebuję mieć ręce rozruszane. Ja mam umieć boksować, a nie boksować. Ja mam potrafić przyłożyć, a potrafię przyłożyć, jak sami widzieliście, te ręce już chodzą. No u mnie pewne ograniczenia fizyczne były przez moją muskulaturę, no ale teraz tej muskulatury sporo, 10 kg ubyło. Zazwyczaj zawsze była waga 120, no dzisiaj jest 113, 112, więc jest dobrze ogólnie. A jak? No przekonacie się za kilka dni. Pójdźmy krok dalej. Wygrywasz z Różalem. Co dalej? Walka z Kornikiem, o której było głośno w mediach, czy może Rizyn albo kontynuacja i no, dalsza kariera w KSW? No Kornika lubię, dobre poczucie humoru chłopak ma, więc niech tak zostanie. No co, no będę chciał cały czas trenować, rozwijać się, zobaczymy jak to wszystko pójdzie, zobaczymy na co moje ciało pozwoli. No nie mam już 20 lat, no i pomalutku zbliżamy się do końca. Jeszcze na pewno trochę powojuję, to nie jest jeszcze to, że już za pół roku, za rok kończę, no ale już pomalutku zbliżamy się. A jak daleko zajdę? Zobaczymy, co ciało pozwoli. Teraz na tych przygotowaniach zobaczyliśmy, sprawdziliśmy, że jest gdzieś światełko takie już większe, że spokojnie, że 3 rundy robię, wychodzę, kończę i nie ma. Mamo, ratuj. Nie. Chłopaki, dobrze jest, jeszcze rundę bym zrobił. A kiedyś? Nie, ja nie mogę. Chłopaki, dajcie mi spokój. Ja już odcięty jestem. A dzisiaj było, chłopaki, jeszcze 4., 5. rundę zrobię. I robiliśmy po 4-5 rund. Scenariusz pesymistyczny, przegrywasz z Różalem, czy wracasz mocniejszy, czy kończysz karierę, jak to będzie wyglądało w twoim przypadku? Nie wiem, nie zastanawiam się, każdy może wygrać, każdy może przegrać, to jest akurat MMA i MMA jest nieprzewidywalny sportem, więc chwila nieuwagi, opuszczenie ręki i leżysz. Może być tak, że w 10 sekund Marcin przegra, może być tak, że w 5 sekund ja przegram. Opuszczę rękę, chwila nieuwagi. I leży się. Czasami faworyci przegrywają i faworyci wygrywają, tak jak jest, więc różnie to może być. W jaki sposób, albo może jak zastopowała twoją karierę ostatnia porażka z Peterem Grahamem? Miałeś wtedy serię zwycięstw, no i niestety przydarzyła się ta porażka. No przydarzyła się, gdzieś tam po prostu błędy popełniłem i wiem, gdzie te błędy po prostu popełniłem i tych samych błędów już nie popełniłem w tych przygotowaniach. No nie było to rozsądne, żeby wejść w dniu walki z wagą 124 kg. Wiem, co było tego przyczyną. No i tego błędu już nie popełnimy i nie ma to, że już waga jest dobra, waga jest zrobiona, to sobie mogę pozwolić na jakieś tam fajniejsze, luźniejsze jedzenie. Nie, zapomnijcie o tym. Do chwili zakończenia gali nie ma pomysłu o bigosie, o jakimś schabowym, czy o jakichś takich smażonych rzeczach, czy nawet o bułkach. Zapomnij, więc to dopiero będę mógł sobie zrobić w sobotę na śniadanie. Więc pilnować jedzenie ma bardzo dużą rolę akurat przy tym wszystkim. No i pilnujemy tego. No i potem nawet takie niby śmieszne, durne jedzenie przekłada się na wydolność. Na wydolność, na strukturę mięśniową, po to, że te mięśnie, te włókna dłużej pracują, nie puchną. Teraz to odczuwam. No troszeczkę jedzenie zmieniłem sobie jednego wieczora, na drugi dzień wszedłem na sparing i od razu widzimy. Jest różnica, 1,5 minuty słabsza runda jest. Wracając do KSW 35, jak typujesz dwie inne walki wieczoru, Mameda z Azizem i Michała Materli z Antonim Chmielewskim?
No trudno mi jest akurat coś takiego oceniać, aż takim ekspertem MMA nie jestem. Wiadomo, że chciałbym, żeby wygrał Polak czy Mamet. No a tu co do chłopaków Antek i Michał, no wygra lepszy, no wygra sport ten, który będzie miał lepszą predyspozycję dnia. Chociaż na kartach, na papierze, no jednak Michał ma przewagę, ale to tak jak zawsze jest MMA, może u Mameda być podobnie. Chwila zawahania, chwila nieuwagi i wszystko się zdarzyć może. No, są to zawodowcy, którzy bawią się po 20 lat, więc tam o błąd jest gorzej. Prędzej u mnie błąd mogę popełnić jak oni. Cofnijmy się do roku 2008. Jeden z twitterowiczów również zadał pytanie, kurczę, no Pudzian wtedy tańczył w Tańcu z Gwiazdami, zajął drugie miejsce. Każdy się zastanawiał, jak ze swoją masą miałeś taką lekkość w tańczeniu? To były stare czasy, też dużo pracy to kosztowało wtedy, pamiętam 6 miesięcy takiej zabawy, przygotowania, wszystko. No ciężki kawałek chleba, wtedy ważyłem ze 140 kg i to też nie lada wyzwanie było, ale tak jak ja zawsze powtarzam, lubię wyzwania, no i po to są wyzwania, żeby je realizować. Nie samym sportem człowiek żyje, a to jakaś odskocznia była, jakaś rozrywka, coś nowego, nowe doświadczenia, a ja lubię jakieś nowe doświadczenia, zobacz, teraz jest MMA, wcześniej był Strongman, to rzecz w rugby pogrywałem, trochę jak to się mówi, pół roku na parkiecie byłem, próbowali nauczyć mnie śpiewać, co im nie wyszło. No i chyba nigdy nie wyjdzie, bo muzykalny to nie jestem, jedynie co mogę grać to na nerwach. Więc no lubię wyzwania, ciągle coś się dzieje wokół mnie. To w takim razie jaki jest twój ulubiony styl tańca? O, styl ulubiony tańca. No wypić sobie dwa piwa i wtedy każdy styl tańca mi podchodzi. Już kończąc naszą rozmowę, chciałbym się dowiedzieć, jak się wyjaśniła sprawa ciągnika, o której było głośno w mediach i w mediach społecznościowych. Czy udało się złapać złodziei? To pytanie trzeba zadać już do policji, niech ona się tym zajmuje. Od tego są wydziały, od tego podatki przeznaczamy, a ja zajmuję się sportem, więc a ciągniki były poubezpieczane, dlatego no, taka moja rola jest płacić ubezpieczenia, od tego wszystkiego zabezpieczyć się na tyle, ile mogę, no, żeby spać spokojnie. Wiadomo, że wszystkiego nie jestem w stanie upilnować, a tym niech się policja zajmuje. W kolejny piątek 27 maja życzę powodzenia i dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Trzymajcie kciuki za mnie. Łobuza, coś tam, nie, no akurat bokser nie może być taki poukładany, dziękuję, do widzenia, może. Albo masz charakter i jaja, albo po prostu takim jesteś, no, ratlerkiem, który tylko ujada, a to jest taki rottweiler, który po prostu idzie do przodu po to, żeby pogryźć, po to, żeby wygrać. To jest akurat taki typ, który idzie do przodu po swoje. Artur Szpilka, bokser, czyli rozumiem, że Różal też jest stójkowiczem, rozumiem, że będziesz chciał prowadzić walkę w takim razie w stójce. Fajnie, fajnie, każdy ma swoje atuty, ja mam swoje atuty, Marcin ma swoje atuty, szanuję Marcina za całą karierę, no jednak co by nie było, stoczył bardzo dużo pojedynków w K1, w Muay Thai, no i doświadczenie ma, no, na pewno Marcina nie lekceważę, a kto wygra ten pojedynek, ten, który będzie lepiej przygotowany, ten, który będzie miał predyspozycję dnia, no i no tyle, co mogę powiedzieć, no tak jak wcześniej już powiedziałem, wchodzimy akurat przed walką, możemy podać sobie ręce, wszystko, poklepać się. Kiedy klatka się zamknie, nie ma, wtedy stajemy się wrogami, no i wojujemy. Kończy się walka, sędzia przerywa, albo któryś z nas odklepie, albo ja odklepę, albo Marcin odklepie, sędzia przerwie, jeden drugiego ma podnieść, albo ja Marcina podniosę, albo on mnie i idziemy na przysłowiowe piwo. A kiedy klatka się zamknie, iskry będą się sypać. Obiecuję wam, Marcin ma charakter i ja mam charakter i ktoś musi z nas wygrać. Kto wygra, walka pokaże. W ostatnim czasie wrzuciłeś zdjęcie właśnie z wagą 113 kg i jak wyglądasz, jak zrzuciłeś wagę, czyli teraz bazujesz bardziej na dynamice i ta kondycja będzie stalowa? Jest naprawdę dobrze. Uwierzcie, przepracowaliśmy 3 miesiące dobrze. Na sparingach zawsze było druga runda, pierwsza runda i zawsze jest najgorsza. Pierwsza runda to przepalenie, wszystko momentami gdzieś tam przytyka,
a ostatnio był sport, a ja potrzebuję mieć ręce rozruszane. Ja mam umieć boksować, a nie boksować. Ja mam potrafić przyłożyć, a potrafię przyłożyć, jak sami widzieliście. Te ręce już chodzą. No u mnie pewne ograniczenia fizyczne były przez moją muskulaturę, no ale teraz tej muskulatury sporo, 10 kg ubyło. Zazwyczaj zawsze była waga 120. No dzisiaj jest 113, 112, więc jest dobrze ogólnie. A jak? No przekonacie się za kilka dni. Pójdźmy krok dalej. Wygrywasz z Różalem. Co dalej? Walka z Kornikiem, o której było głośno w mediach? Czy może Rizyn albo kontynuacja i no, dalsza kariera w KSW? No Kornika lubię. Dobre poczucie humoru chłopak ma, więc niech tak zostanie. No co? No będę chciał cały czas trenować, rozwijać się. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Zobaczymy, na co moje ciało pozwoli. No nie mam już 20 lat. No i pomalutku zbliżamy się do końca. Jeszcze na pewno trochę powojuję. To nie jest jeszcze to, że już za pół roku, za rok kończę. No ale już pomalutku zbliżamy się. A jak daleko zajdę? Zobaczymy, co ciało pozwoli. Teraz na tych przygotowaniach zobaczyliśmy, sprawdziliśmy, że jest gdzieś światełko takie już większe, że spokojnie, że 3 rundy robię, wychodzę, kończę i nie ma. Mamo, ratuj. Nie. Chłopaki, dobrze jest, jeszcze rundę bym zrobił. A kiedyś? Nie, ja nie mogę. Chłopaki, dajcie mi spokój, ja już odcięty jestem. A dzisiaj było, chłopaki, jeszcze 4., 5. rundę zrobię. I robiliśmy po 4-5 rund. Scenariusz pesymistyczny, przegrywasz z Różalem, czy wracasz mocniejszy, czy kończysz karierę, jak to będzie wyglądało w Twoim przypadku? Nie wiem, nie zastanawiam się, każdy może wygrać, każdy może przegrać, to jest akurat MMA i MMA jest nieprzewidywalny sportem, więc chwila nieuwagi, opuszczenie ręki i leżysz. Może być tak, że w 10 sekund Marcin przegra, może być tak, że w 5 sekund ja przegram. Opuszczę rękę, chwila nieuwagi. I leży się. Czasami faworyci przegrywają i faworyci wygrywają tak jak jest, więc różnie to może być. W jaki sposób, albo może jak zastopowała Twoją karierę ostatnia porażka z Peterem Grahamem? Miałeś wtedy serię zwycięstw, no i niestety przydarzyła się ta porażka. No przydarzyła się, gdzieś tam po prostu błędy popełniłem i wiem, gdzie te błędy po prostu popełniłem i tych samych błędów już nie popełniłem w tych przygotowaniach. No nie było to rozsądne, żeby wejść w dniu walki z wagą 124 kg. Wiem, co było tego przyczyną. No i tego błędu już nie popełnimy i nie ma to, że już waga jest dobra, waga jest zrobiona, to sobie mogę pozwolić na jakieś tam fajniejsze, luźniejsze jedzenie. Nie, zapomnijcie o tym. Do chwili zakończenia gali nie ma pomysłu o bigosie, o jakimś schabowym, czy o jakichś takich smażonych rzeczach, czy nawet o bułkach. Zapomnij, więc to dopiero będę mógł sobie zrobić w sobotę na śniadanie. Więc pilnować jedzenie ma bardzo dużą rolę akurat przy tym wszystkim. No i pilnujemy tego. No i potem nawet takie niby śmieszne, durne jedzenie przekłada się na wydolność. Na wydolność, na strukturę mięśniową, po to, że te mięśnie, te włókna dłużej pracują, nie puchną. Teraz to odczuwam. No troszeczkę jedzenie zmieniłem sobie jednego wieczora, na drugi dzień wszedłem na sparing i od razu widzimy. Jest różnica, 1,5 minuty słabsza runda jest. Wracając do KSW 35, jak typujesz dwie inne walki wieczoru, Mameda z Azizem i Michała Materli z Antonim Chmielewskim? No trudno mi jest akurat coś takiego oceniać, aż takim ekspertem MMA nie jestem. Wiadomo, że chciałbym, żeby wygrał Polak czy Mamet. No a tu co do chłopaków Antek i Michał, no wygra lepszy, no wygra sport, ten, który będzie miał lepszą predyspozycję dnia. Chociaż na kartach, na papierze, no także... Ty, 40 sekund, dajcie, ja już chcę się lać. Druga runda, dajcie, chcę się bić. No i przy trzeciej rundzie końcówka, no już gdzieś tam przytykało trochę, no ale to nie przytykało pierwsza runda, no ale jednak na ostatniej gali w dniu walki miałem prawie 124 kg. No dzisiaj 113, 11 kg mniej. Od ostatniej gali jest to dużo. No i wiele zmieniliśmy w okresie przygotowawczym, więc no popracowaliśmy z chłopakami nad tym wszystkim, żeby to lepiej wyglądało. No sam dla siebie. Ja wojuję sam
sam ze sobą, ze swoim organizmem, ze swoim ciałem wojuje. 7 lat już jest przerabiania, przekształcania, gubienia tych mięśni i ciągle zasada metody prób i błędów, dlatego że no moje ciało było specyficzne. Co z tego, że głowa chciała, charakter był, no ale jednak te włókna mięśniowe nie pozwalały na pewien etap treningu, na rozwinięcie się, na podciągnięcie parametrów. No a teraz już jakiś tam środek znaleźliśmy, no i tak jak widać, no ja nie zbijałem wagi, nic, po prostu robiliśmy odpowiednie jedzenie, takie, żeby nie przytykało, odstawiliśmy chleb, bułki, wszystko, no i tak jak widać, no ta waga sama zeszła, nie kombinowałem, nie robiłem, normalnie trenowałem, tak jak wszyscy trenują, no i wagę urwaliśmy 112, 113 kg, no w dniu walki będę chciał mieć między 113 a 115 i będę wtedy zadowolony, to będzie i tak 10 kg mniej, jak w dniu walki ostatniej, ostatniej, tak zgadza się, londyńskiej. Wczoraj na Twittera wrzuciłem pytanie, co chcielibyście zadać, jakie pytanie chcielibyście zadać Mariuszowi. Jeden z twitterowiczów rzekomo powiedział, że zakończyłeś współpracę z Robertem Złotkowskim. Czy to jest prawda? Ponieważ nie mogłem się doczytać nigdzie informacji oficjalnych. Nie, z Robertem cały czas kontakt mamy, akurat Robert nie miał troszeczkę czasu, dlatego że przygotowywał innych zawodników, wszystko to. No i tutaj akurat mamy chłopaków kilku, Michała tutaj mamy, który też trochę boksuje. Wiadomo, że ze mnie boksera się nie zrobi, jestem raz, że już wiekowy na zawodowym. Nazywam się Antonino De Gregorio z firmy UPC Polska, a moim gościem jest Mariusz Podzianowski, który już 27 maja w trójmiejskiej Ergo Arenie stoczy swój pojedynek z Różalem. Tę walkę oraz całą galę obejrzycie w systemie pay-per-view w telewizji cyfrowej UPC. Mariusz, już za półtora tygodnia twoja walka z Różalem. Pierwsze pytanie, no najważniejsze, jak idą przygotowania i te ostatnie dni oraz sparingi ze Szpilką? Trening praktycznie dobiegł już do końca. Sparingi wczoraj zakończyliśmy ostatnie, więc zostało raptem jeszcze 9 dni. Teraz już jest trening bardziej szybkościowy, wytrzymałościowy. A co do treningów z Arturem, no troszeczkę pobawiliśmy się bardziej pod kątem technicznym z Arturem. Sparingów na pewno nie było, dlatego że on ma rękę zinwalidzoną, ale sporo wskazówek udzielił, jak boksować, jak podchodzić. No jest to jednak najlepszy zawodnik w Polsce. No i ten chłopak ma potencjał, ma czym coś z niego na pewno wyrośnie. Niebawem. Jeszcze dajemy mu 2-3 lata, pokażę jeszcze pazur. No u mnie sparingi, no tak jak widać, troszeczkę porysowany lakier, gdzieś tam trochę poobijany. No tych sparingów sporo, bo około 20 sparingów było, może nawet więcej, jakieś treningi zapaśnicze. No ogólnie jestem zadowolony z tych wszystkich przygotowań. Pierwszy raz wejdę z wagą taką 112-113 kg, taką wagę to ja miałem 18 lat temu, pamiętam, 99 rok, pierwszy wyjazd na Mistrzostwa Świata Drużynowe do Chin w 99, więc no ładnych parę lat, 17 lat temu była taka waga. A jak do tego doszło, że nawiązaliście współpracę ze Szpilą? Z Arturem znamy się już ładnych kilka lat. Akurat naszym sponsorem są Blachy Proszyński. Jesteśmy w teamie Blachy Proszyński. No i parę razy na różnych eventach w firmie Blachy Proszyński byliśmy. No i tam się gdzieś tak poznaliśmy. No a że mamy podobne charaktery. Jest to chłopak naprawdę z charakterem. Media czasami go przedstawiają jak jakiegoś takiego...